Siemano, ja jestem Kasaczek, to jest Ojzaczek. I co, dzisiaj trochę taki jestem bez przygotowania, bo czasami sobie lubię sobie tak cokolwiek przygotować. Coś tam nawet, żeby mieć jakiś jeden temat, co chcę poruszyć. Albo coś. I dzisiaj nie mam. Jedna rzecz, co chciałem pomyśleć. Bo tutaj widzę, już mam... No tu jest szatan, tu jest szatan, tu jest szatan. Tu jest szatan. Czy ja nie powinienem mieć negatywu odblokowanego albo coś? Nie wiem, czy nie odblokowaliśmy ostatnio, jakoś nie patrzyłem. Może już mamy, bo na pewno to jest ważne do progresu. Tak samo trzeba Isaaca tam ubić ileś razy. Jest szansa, że to jest 5 razy. Może pójdziemy dzisiaj na Isaaca w takim razie. Nie mam na Judaszu, nie mam Isaaca. Więc może zrobimy to w taki sposób. Zobaczymy. Judasz to nie jest postać, którą lubię. Ze względu na małą ilość serduszek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co? I dzisiaj na przykład wrzuciłem film. Miałem go wrzucić o 16, bo to jest taka... To jest chyba taka najbardziej dla mnie godzina, żeby wrzucać rzeczy. Tak jakoś. Myślę, że to jest odpowiednia godzina. Taka, wiecie, popołudniowa. Już nawet pod wieczór. W sensie, no 16 to jeszcze nie jest wieczór, no nie? Ale wtedy, no na wieczór, jak ktoś przychodzi, no to ten film był niedawno wrzucony i... I no. Isaaca wrzucam o takiej godzinie. I filmy zazwyczaj na główny kanał też coś koło tego. Tam 15, 16. A dzisiaj wrzuciłem o 12. Wrzuciłem filmik właśnie... Taki związany trochę z Jemem, trochę z Remconem. I jakoś tak nie jestem pewny tego filmu. Ja w ogóle jestem taki mocno... No długo mi zajmuje, żeby to nagrać. Długo mi zajmuje, żeby to zmontować. Żeby być nawet niezadowolonym, co po prostu nie być niezadowolonym z efektu końcowego. I nie wiem. I to też tak ciężko później ocenić, czy te filmy są dobre, czy niedobre. No bo nie można się zawsze sugerować liczbą wyświetleń. Mimo wszystko, no, wyświetlenia to jest to, co się chyba najbardziej liczy w tym wszystkim. Więc jak taki film zrobi mało wyświetleń, to mi później jest smutno, że zrobiłem coś źle. I to tak leci właśnie. A taki vlogowy content, no to... Ja też nie chcę, żeby tam było non-stop jakieś nawalone przejść, efektów. Umrę zaraz. Tylko po prostu, no jak jeżeli film jest, gdzie chcę sobie pogadać, to tam powinno być gadanie głównie. I później się zastanawiam, czy te filmy są ciekawe, czy nie są. I najwyraźniej nie wiem, no bo to, no znowu. Wyświetlenia to są różne i są różne czynniki. I no, ale wrzuciłem film. Zobaczymy, jak się będzie klikał. Ja jeszcze parę filmów takich właśnie... vlogowych, powiedzmy. Jakieś tam klipy chcę na pewno powrzucać, co nagrałem. No trochę tego będzie jeszcze, no parę filmów co najmniej. Czy się spodoba, czy nie. No to wrzucę, a później nie wiem. Kurczę, miałem pomysł na taki śmieszny, krótki filmik, może shorta, TikToka. Tylko pisałem o tym na Instagramie, ale to nie każdy musi wiedzieć, bo nie każdy obserwuje i nie każdy dzień w dzień przegląda story. Napisałem, wrzuciłem zdjęcie i podpis, że ostatnio z wyjazdu zapomniałem wziąć rzeczy kilku. I zapomniałem między innymi wziąć kabla do miksera, do DJ-ki. I właśnie chciałem trochę coś ten... Trochę przy tym poszperać. I nie mam jak teraz. I mi trochę smutno. Bo to zostawiłem w Poznaniu. No w Poznaniu nie będę teraz chwilę. Laserowe tirsy. Nawet jakoś się nie skupiłem, że podnoszę to. Odsyłać to jakoś paczkomatem jest opcja, ale to...
to i tak przez weekend mi nie przyjdzie. I trochę zły jestem, no bo jak się ma pomysł, to najlepiej to zrobić tu i teraz, albo gdzieś tam nie odkładać tego, szczególnie, że to taki pomysł był typu... Pomysł typu aktualna sytuacja. I to się gdzieś tak rozciąga w czasie. Szczerze, z tych wszystkich rzeczy... Najlepiej mi się chyba nagrywa te Isaaci i te gierki. Tylko co? Nice. Tylko to nie robi zbyt dużych wyświetleń, szczególnie, że ja to wrzucam drugi kanał. Ale też nie ma co zakopywać main kanału jakimś takim contentem nie dla każdego, bo wolę to mieć na drugim kanale. A main kanał mieć od, powiedzmy, ambitniejszych rzeczy. Tylko problem jest taki, że tych ambitniejszych rzeczy to też wcale dużo nie ma. I trochę jestem taki w rozsypce, co robić. A jeszcze streamy. No ja streamy to już też mówiłem. Jakiś czas temu zrezygnowałem ze streamowania, na Twitchu przynajmniej. I sobie pomyślałem, że no nie będzie regularnych streamów, co najwyżej okazjonalne i pewnie na YouTubie. Ostatnio też był właśnie. Graliśmy sobie z chłopakami w Lethal Company. Z chłopakami to znaczy ja, Generator Frajdy, Kangurek KOP i Roch. I fajnie, my tak graliśmy już nieraz. Z tego też już filmik był. Właśnie na tym kanale Kasaczek Gaming też są jakieś zapisy tych transmisji. Ała. No i zrobiłem niedobrze. Nie wiem. Problem też jest taki, że ja ze streamowania... mimo wszystko jakąś tam kasę miałem. Bo to te prime'y to ludzie, wiesz, zapłacą sobie tam 5 dych rocznie. I później dają te prime'y, a to zawsze jest jakaś kasa, nie? Ja potrzebuję pieniędzy! Bo jestem trochę niezbyt pod tym względem. Mam... jak to powiedzieć? Teraz mi się przypomniało... Ten... czemu ja to wysadziłem? Przypomniało mi się... Ten jakiś tam... Jak to się nazywało? To od Stanowskiego. Co były te jakieś tam coachingowe rzeczy. Jakiś tam kongres, coś tam. Live, coś tam. I tam była ta baba, co mówiła, że ma obfitość czegoś tam. Tak mi się skojarzyło, że ja mam deficyt pieniędzy, ale chciałem to jakoś tak obrócić, żeby powiedzieć, że mam, nie wiem, obfitość, nie wiem czego, braku pieniędzy. Mam obfitość, kurwa, biedy. Muszę się cieszyć z tego, że chociaż w tym jestem obfity. No. I streamowanie to też jest jakieś wyjście, nawet jakoś tak rzadziej, nie? Tylko problem jest taki, że no na YouTubie to trochę się. Też nie ma tych subskrypcji i ludzie raczej tak mam wrażenie, że nie kupują tego, tych wspierających. Donaty to też jeszcze inna kwestia. I się tak człowiek zastanawia, co robić. Wrócić na Twitcha, po tym jak powiedziałem, że na Twitcha sram, to też taki będę. No właśnie taki. I to też będzie tak, że na Twitchu postreamuję parę dni i mi się odechce. Z drugiej strony, najmądrzejsze i najważniejsze, co powiedziałem, to żeby mieć wyjebane na innych. I robić, co się chce. Więc no, pewnie powinienem się tego trzymać. I robić, co chcę. I jak będę chciał streamować na Twitchu nawet, to powinienem streamować na Twitchu. Ale nie wiem. No właśnie, nie wiem. Cały czas jestem w takim momencie, że... szukam w tym wszystkim miejsca dla siebie. Bo ani streamowanie nie jest jakieś dla mnie... ani streamowanie jakoś dla mnie nie oddaje. Ani w nagrywaniu filmów się jakoś nie odnajduję.
pora zmienić hobby. No, ale plany na przykład na główny kanał w tym momencie, no to na pewno parę tych filmów z tych eventów, jakieś tam IEM-y, Pyrkony. Pyrkony? No teraz to był Remcon. Remcon, IEM i ten koncert u znajomego. Ale to myślę, że nagram jakieś parę takich rzeczy typu gadanie i później po prostu zrobię pewnie jeden taki duży film z jakimiś krótkimi klipami śmiesznymi, co po prostu nie da się z nich zrobić osobnego filmu. I myślę, że to będzie w porządku. Co mamy? Po lewo są pieniądze, po prawo jest jakiś duszek. Nie wiem, czy ten ziutek i ta mucha się liczą jako Buddy, pewnie nie. Ale se wezmę. Spectral Buddy. A to jest chyba tu spółki for me, nie wiem co to robi. Pewnie przeraża wrogów. Czy to jest silne? Nie wydaje mi się. Zobaczymy co ja teraz mogę w ogóle zrobić. Bo jeżeli... Oj. Jeżeli mogę zrobić... Jeżeli zrobię matkę i będzie już negatyw, no to... A co robi D4? Oj, D4 pewnie robi jakieś useless rzeczy typu piedestały albo coś. Albo rzeczy na podłodze. Bo ja pamiętam, że te najbardziej poddymiające to jest 1 i 6. I chyba 5, bo zmienia pokój, w sensie całe piętro. Właśnie tak pamiętam średnio. I zapomniałem co mówiłem. Plany na filmy, no to już powiedziałem chyba. Ajajaj, tak to jest właśnie. Tak to jest. Człowiek zaczyna jeden temat, gdzieś tu zobaczy coś w gierce i już nie wie co mówi. No trudno. Najwyżej nie powiem. Albo się powtórzę. Glass Cannon działa jakoś tak, że coś tam wybucha, ale się może zniszczyć. Ale nie wiem. Nie podoba mi się Glass Cannon. Wolę sobie mieć książkę. Aha, mówiłem o Izaku chyba. Matkę trzeba zrobić. Jeżeli będzie negatyw, no to albo idę na Izaka, żeby grindować Izaka teraz, albo biorę negatyw i idę na Sheol, bo wtedy po Sheolu można pójść chyba gdzieś dalej? No to takie piętro dziwne, takie zgliczowane czy coś. Oj. No. Tylko nie wiem, co tam się robi. Co tam się bije? The Lamp? Tam chyba też są drzwi do Mega Szatana, ale żeby zrobić Mega Szatana, to w ogóle trzeba jeszcze jakieś... Trzeba mieć te klucze i chyba jeszcze coś odblokować. Strasznie dużo tego jest i ja jestem taki... zgubiony, no. Ała, tracę serduszka. Spoko. 8 coinów mam, to nie jest dużo. Ale możemy wziąć Pilsa. Pils, który na pewno jest HP upem, prawda? 48 hour energy. Czy to upuszcza też... Tak, upuszcza baterię. No jest to jakiś pil, no. I zawsze wiedza na przyszłość, nie? Co tam jest. Bomba za klucz. A nawet wezmę. Kluczy mam mniej. Myślę, że to jest spoko tradzik. Czemu ja w ogóle jestem w takim poziomie? Bo ja szedłem normalnie, a to jest jakiś... Flooded Caves, aha. Bo jest jeszcze ten Downpour, czy jak to się tam nazywa? I to tam trzeba wejść tym alternatywnym wejściem, a to jest chyba tak po prostu samo z siebie. Chodźmy może na Curse Room. Bo drzwi w Curse Roomie robią pół, prawda? Nic złego się nie wydarzy. Na pewno. O, pilsy. No jakby to był bad trip, albo HP... Nie, HP down by nic mi nie zrobiło. O. No dobra. Bo jakbym miał HP down, to bym po prostu stracił jeden kontener i nadal bym miał serduszko i nadal bym mógł wyjść. Więc wszystko by było spoko.
A, zapominam, że te... Te się zamieniają w szkielety. Chodźmy na Dice Room. Mi się w ogóle jakoś nie śpieszy. No bo... W sumie moglibyśmy zrobić boss rush. Tylko, że my dopiero jesteśmy na cavesach. Nie wiem, czy to wyjdzie. Co robi D4? Nic. Czyli pewnie jakieś piedestały albo coś takiego. To mogłem to może po bossie wziąć. Wtedy bym na bossie zrolował? Może? Patrzcie, jaką akcję na... Wow. Patrzcie, jaką akcję na bossie zrobiłem. I teraz używam pilsa. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I patrzcie, jaki jestem silny. Szczerze to nie wiem, czy to się stakuje. Chyba się stakuje. A! Już nie jestem silny. Zaraz zamiast silny, to mogło być siny. Shot speed up, damage up. No no... Co? A to nie był... To nie był ten taki... To nie dawał speeda po prostu? Pasek chyba dawał speeda. W sensie chodzenie. No dobra. Ty, tu za bardzo serduszek nie ma, żebym wziął. Trudno. Jakoś sobie poradzę. No. I w ogóle dzisiaj znowu rano. Dzisiaj wstałem. I brałem sobie jakąś... Mam te, takie tabletki do ssania. Jakieś Inovox czy coś na gardło. To sobie brałem, bo mi jakoś tak drapało i... Nie wiem czemu. Ale nie jestem jakiś chory. Właśnie o to chodzi, że... Nie jestem chory, nie jestem przeziębiony, nic mi nie jest. Ale mam... Jak coś mi gardło boli czasami. Coś mi boli gardło. Tak samo katar mam, ale katar to ja mam praktycznie... Zawsze. Tylko po prostu albo mniej, albo bardziej. Więc no... Unlucky sytuacja. Gówno. O, mogę i tak zabić z daleka, zajebiście. No te laserowe tirsy akurat dużo mi dają. Gdyby nie laserowe tirsy... O, Bumfriend, no to jedz. Tu jest worek. Czy worek to jest ten worek taki, co trzeba podnieść? Gdzie on niby jest? O, tutaj. No i spoko. Fajnie byłoby tego Bumfrienda ulepszyć. On jest chyba taki, że jak już jest na tym poziomie, co tak chodzi dziwnie, to on już się chyba nie ulepsza. Ale nadal chyba kradnie pieniądze. Może on jakąś umiejętność ma wtedy? W sensie, że coś robi, jak zjada pieniądze? Chyba tak jest. Ale to już wtedy mu się nie opłaca tego dawać. Oj. 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 Okej. Ogarnięte. Mam bardzo mało życia. I trochę nie wiem, co z tym zrobić. Trochę się cykam. Szczerze mówiąc. Dlatego nie lubię grać Judaszem. Judasz to nie jest słaba postać, to jest bardzo silna postać. Tylko... No trzeba umieć grać. I z tym może być problem większy. Czy z ogniska może wypaść serduszko? Nawet nie wiem. Chyba może. Okej. Muchy. Nie, no silny jestem, tylko ja bym chciał jeszcze jakieś itemki takie, żeby mnie trochę... Jeszcze trochę by mnie trochę... Trochę by mnie nie. No, takie bym chciał itemki. Znowu ten zapokój. Też wciągacze i też gówno. I znowu brak serduszek.
Gdzieś może być Secret Room? Tam na dole mógłby być może. Oj. W porządku. No Secret Room też może być taki, że są serduszka, dlatego myślę o tym Secret Roomie. Ale to zobaczymy. Czy ta książka jakoś dużo mi zwiększa damage? Jak miał statystyki, to bym wiedział, ale... Inaczej, no jeżeli ja tego nie odczuwam jakoś mocno, to najwyraźniej aż tak dużo nie zwiększa. Taka jest puenta. Taka jest... Wow. Taki jest werdykt. Co to? It looks dead. To chyba jakieś efekty nakładało. Jak się strzela. O nie, miałem dać ten. Miałem dać pieniążek dla Bamfrenda. A to... O nie, bo to chyba nie jest ten friend. To jest chyba inny friend. Bo tamto jest chyba Bambo. Czy ja coś mylę? Bo ten chyba po prostu działa jak... No bo to jest Bam. Czy coś. I jest Dark Bam. I on po prostu daje rzeczy chyba za pieniądze. To ja chyba totalnie pomyliłem. Albo nie, ale tak mi się wydaje, że pomyliłem. O, niech on sobie je teraz. No ta. On chyba nie rośnie. Czy rośniesz? Nie, no on daje przedmioty. Aha. No ale dobra, w sumie dał mi serduszko. Fajnie. Chodźmy na dół zobaczyć, czy jest ten Secret Room. On by był gdzieś tutaj. Zgadza się. Są ogniska. Jest bateria. W sam raz na bossa. Super Secret może być na lewo od bossa. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tak bym chciał, żeby było. Na lewo albo do góry. Super. I co? Serduszko. Świetnie. Cage. Nie jest to Nikolas, ale jest to klatka. Nie rzymska, ale nie wiem, ile jeszcze żartów można powiedzieć odnośnie klatek. Klatka też może być piersiowa. Wow. Albo... No klatki mogą być na różne rzeczy. Klatki mogą być na przykład na zwierzęta. Mogą być klatki na przykład na ptaka. Chcę po prostu już skończyć tą walkę. Pentagram, damage chyba, no, damage. A tutaj? Oj. No dobra. No słuchaj, będzie to ciekawy run. A może być bardzo krótki, ale ciekawy. Nie wiem, czy nie żałuję tej decyzji. Chyba odrobinę żałuję. Ale tylko trochę. No słuchaj, nie każdy run może być wygrany. I tyle. Kropka. O, co to jest? Nie idę tam, nie ma szans, nie idę tam. To chyba nie powinno mnie zabić, jeżeli jakoś nie zrobię czegoś głupiego. Serduszko mi nawet nic nie daje. Ja nawet nie mam kontenerów teraz. Oj, widzowie. No jest źle. No i teraz jak na złość dostaję serduszka, wcześniej nie mogłem. Jeszcze nic nie widać tutaj. Aha, to wszystko. Okej, okay, jeszcze tutaj. Okej. Okay. Jejciu. Boję się. Dobra, pół serduszka. O, super. Tego brakowało. High Priestess. High Priestess to chyba tupie. Luck up, świetnie. A to co robi? Blip, blup, blop. To chyba da jakieś losowe efekty. No jest to śmieszne. Pytanie, czy ja chcę być śmieszny, czy wygrywać. Patrząc na to, że zmarnowałem serduszka, albo raczej użyłem,
na Brimstone, no to raczej nie chcę być śmieszny, tylko chcę być silny. Jest skrzynka na środku i chyba po nią pójdę. No, myślę, że to jest rozsądne zagranie. No i... no i w sumie spoko. Może być. Mucha. Friendly fly. Przyjacielskie latanie. Tak, tak by pewnie zostało przetłumaczone w polskiej wersji językowej. Okej. Okay. Nie lubię kolców. Czemu one istnieją? Ktoś pomyślał, hej, kolce w grach. I stworzył kolce. Oj, 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 no nie! Przez te pająki wszystko. Mam jedno serduszko. No i będę miał dwa. Ale nie podoba mi się to absolutnie. A co za karta? The World, niech będzie. Chodźmy sobie na... chodźmy, ja chcę pozwiedzać wszystko. Wszystko, gdzie dam radę, to jeszcze pozwiedzam. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. O! Co jeszcze? Aha, to tyle. Ja mam wrażenie, że ich zabiłem i jeszcze słyszałem dźwięk. Okej, tu jest przejście. Może z serduszkiem? Nie, z trollbombą. To co prawda można zniszczyć. I ja cały czas się mylę, że podnoszę pieniądze. Z jednej strony okej, z drugiej no to tak... już bomb mam mało, nie ma chyba co marnować. Żeby to niszczyć. Do Sacrifice Roomu no to sobie... znaczy Sacrifice, do Curse Roomu raczej sobie nie wejdę. No mógłbym, tylko problem jest taki, że... że stracę serca, a ja muszę dbać o nie. Okej, znowu czerwone serduszka, nie fajnie. Tu. W ogóle nie powiedziałem. Jadłem dzisiaj zupkę chińską. Tak sobie patrzę, co mam w domu. I sobie myślę, zjadłem sobie zupkę chińską. I sobie kupiłem zupkę chińską i zjadłem. Kupiłem sobie zupkę chińską. Jakąś taką... mogę pokazać w sumie. Mam cały czas ten kubeczek. Patrzcie. Halo. O. Taką o. Soba. Kup noodles. Kupiłem. I... no to taka zupka typu oyakata, że tam ją się odlewa i później daje tą taką ten... taka sobie, szczerze mówiąc. Dawno nie jadłem dobrej zupki chińskiej. Ała, halo? Czemu we mnie? Ja czegoś nie rozumiem? Aha, no to... jest źle, widzowie. Dobra, jest dobrze, widzowie. Bierzemy negatyw. Idziemy tutaj. No i jest Krampusi. Niedobrze. Węgiel byłby spoko. Jest spoko, super. Wiecie co byłoby spoko? Posiadanie więcej niż kurczę pół serduszka. To by było spoko. Wiecie jakie zupki chińskie są dobre? Te buldaki, tylko że problem jest taki, że one są zajebiście ostre. Ja lubię ostre, ale no nie zawsze masz ochotę na ostre, nawet jak lubisz. I... ojejku. I one też nie są jakoś łatwo dostępne, przynajmniej u mnie. Nie idę na arenę. Ja... chyba je można kupić niby gdzieś tam w Lidlu, czy w jakimś Carrefourze. Teraz idę na arenę. Ale nie wiem, w Lidlu ich nie ma u mnie, a Carrefoura nie mam. Więc no... nie ma tych zupek.
A zamawiać z neta, no to aż tak mi się ich nie chce. No i to, co już mówiłem, one są fajne, tylko że są ostre bardzo. Chociaż chyba są też takie mniej ostre, ale takich nieostrych to chyba nie ma. Ale polecam, bo na przykład makaron jest zajebisty, taki gruby. No i po mnie. No to poleciłem. Makaron jest fajny, no i smakowo też są fajne. No nie każdy run może być wygrany. Trochę chciałem poddymić tym brimstone'em. Poddymiłem może za mocno. No bo laserem samym pewnie też bym dał radę. A to zawsze kontenery dwa. No nic, widzimy się w następnym odcinku. Piąteczka dla was. Nara.